Alech Barcewicz, witam i zapraszam. Już kilkadziesiąt osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych w wyniku wybuchu konfliktu zbrojnego w Kaukaskim Karabachu. O sporne terytorium walczą Armenia i Azerbejdżan. Czy konflikt między nimi przerodzi się w regularną wojnę? I czy Karabach może stać się areną dla starcia między Turcją a Rosją? O tym rozmawiam dziś z moim gościem, doktorem Wiktorem Rossem, Uniwersytet Warszawski, były ambasador Polski w Armenii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy to już wojna, panie doktorze? Czy skala tego konfliktu zbrojnego na razie jest trudna do przewidzenia. Natomiast sam konflikt był niestety przewidywalny już od lat. Wielokrotnie grono ekspertów o tym mówiło, że nierozwiązany konflikt, tak, 22 lata trwa od czasu zawarcia w Biszkeku w Kirgizji przerwania ognia. I tam nie ma zawartego pokoju, to jest tylko rozejm i taki jakby okres wstrzymania działań wojennych. Beczka prochu. Tak, który notabene był wielokrotnie przerywany, tam były incydenty, powiedzmy, ale na znacznie mniejszą skalę. I właściwie można powiedzieć, że od szeregu lat Azerbejdżan, który jednak posiada znaczne zasoby węglowodorów i na tym, jeśli nie społeczeństwo, to w każdym razie państwo się bogaci, zapowiada, że jeżeli nie dojdzie do uregulowania konfliktu karabachskiego, to przystąpi do działań zbrojnych. No i właśnie potencjał wojskowy Azerbejdżanu znacznie przewyższa zasoby ormiańskie, chociaż na razie Ormianie odbili atak ze strony sąsiada. Czyli w zasadzie, jeżeli wojna się rozpęta, to Azerbejdżan tutaj ma o wiele większe szanse. Wojna na razie toczy się pomiędzy Azerbejdżanem i Górskim Karabachem, czyli siłami samoobrony. To jest niezupełnie to samo co Armenia. To są Ormianie, ale to jest takie właśnie separatystyczne państewko, które quasi państwo, które oddzieliło się w wyniku procesu pierestrojki jeszcze, kiedy w 1988 roku oni po raz pierwszy zwrócili się do władz jeszcze sowieckich w Moskwie o przyłączenie do Armenii. To wywołało wtedy taki wzrost, powiedzmy sobie, poczucia narodowego w Armenii. Powstał Komitet Karabach na czele z późniejszym pierwszym prezydentem Terpetrosjanem i w zasadzie stał się modelem dla wszystkich frontów narodowych we wszystkich republikach, od Bałtów począwszy, poprzez Białoruś, Ukrainę, Mołdawię. To był właśnie taki zapalny punkt, który przybrał taką właśnie formę. Ale trudno ukryć, że jednak Armenia bezpośrednio wspiera nawet, prawda, już granicy tam nie ma pomiędzy Karabachem a Armenią. Tak Tam jest taki korytarz łaczyński, tak zwany, laczyński, który oddziela jakby to terytorium. Ja przypomnę, że w wyniku tej wojny, która się toczyła właśnie do 1994 roku, tam został nie tylko Karabach, pozostał jakby jako odrębna jednostka terytorialna, ale dołączono jeszcze kilka rejonów, czy powiatów, powiedzmy sobie, Azerbejdżanu. Także 18% Azerbejdżanu jest w tej chwili nie pod kontrolą władzy w Baku. To oczywiście ich od wielu lat denerwuje i oni zwracali się wielokrotnie do organizacji międzynarodowych. Tam jest taka grupa pięciu państw, które stanowią powiedzmy sobie taką grupę obserwacyjną w stosunku do tak zwana grupa mińska. Jest także, są deklaracje Organizacji Narodów Zjednoczonych, które przyznają w zasadzie prawo Azerbejdżanowi do tego, żeby kontrolował swoje terytorium i skłaniają Armenię do wycofania się. Natomiast w tej chwili niewątpliwie różnica sił jest, ale jeżeli Armenia się włączy do tej akcji w sposób bardzo bezpośredni, a są na to wszelkie szanse, albowiem prezydent Armenii, Serzh Sargsyan, jak i poprzedni, Robert Koczarian, to są właśnie generałowie z Karabachu, którzy zostali prezydentami w samej Armenii. Więc oczywistą rzeczą jest ich bliski związek z tym terytorium i rzecz jasna, jeżeli ten konflikt będzie się rozrastał, to Armenia tam będzie bezpośrednio... Następne pytanie. I właśnie Armenia jest popierana przez Rosję. Wiemy, że są tam bazy wojskowe. Natomiast prezydent Turcji Erdogan mówi, że będziemy wspierać Azerbejdżan do końca. Modlimy się o zwycięstwo naszych braci. Czy Karabach może stać się areną dla starcia między Ankarą a Moskwą? Niestety takie prawdopodobieństwo istnieje. Właśnie Moskwa stanęła w tej chwili w bardzo niewygodnej dla siebie sytuacji. Ponieważ Moskwa udziela poparcia zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanowi przez cały ten okres. Nie ma jakiegoś jednostronnego wsparcia tylko dla Armenii, chociaż Armenia stanowi jedyne oparcie w tej chwili dla Rosji na Zakaukaziu, na całym południowym Kaukazie. To jest ich wyraźny sojusznik. Wszystkie pozostałe państwa są mniej lub bardziej niezależne, niektóre wręcz wrogo nastawione do Rosji.
Natomiast borykając się z trudnościami finansowymi, w tej chwili Azerbejdżan również Rosja sprzedaje także broń Azerbejdżanowi, to za duże pieniądze, co powołuje niepokój w Armenii i pretensje Sarksjana w stosunku do Putina. Także Rosja gra oczywiście tutaj na dwóch fortepianach i ta sytuacja, która w tej chwili nastąpiła, oznacza takie wyzwanie, żeby Rosja musi dokonać wyboru w tej chwili. Określić. Tak. I to, ten wybór jest dla nich niezwykle niewygodny z tego względu, że jeżeli poprze jednoznacznie Azerbejdżan, no to straci ostatniego sojusznika na Zakaukaziu. I będzie razem z Erdoganem, z którym, prawda, tutaj też. Właśnie, z którym jest w tej chwili w stanie skrajnego napięcia, więc jest to mało prawdopodobne rozwiązanie. Natomiast jeżeli opowie się jednoznacznie po stronie Armenii, no to będzie oznaczało, że Rosja w zasadzie konceptualnie, występuje tutaj pewna analogia pomiędzy sytuacją Rosji w stosunku do Krymu i Donbasu na Ukrainie, chociaż bezpośrednio te wydarzenia nie są związane, ale analogia tutaj występuje niewątpliwa. Mianowicie, jeżeli Rosja decyduje się na wariant całkowitego oderwania Karabachu od Azerbejdżanu, to jest wariant Krymu. On wychodzi wtedy z terytorium swojego kraju, albo łączy się z Armenią, jak w przypadku Krymu z Rosją właśnie, albo staje się zupełnie niezależną jakąś jednostką, uznaną przez Rosję na przykład międzynarodowo, czego do tej pory nie ma. Nawet Armenia notabene nie uznaje Karabachu za odrębne państwo. Tak, będziemy śledzić ten konflikt. Ja dziękuję. Konflikt, dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Rozmowę.